Spartans! What is your profession? Cześć, z tej strony Agaspi 119 nas w kolejnym odcinku z świetnej serii, jaką jest Divided Impera na Rombie Total War 2. Trochę pomieszałem, ale wiadomo, co chodzi. To jest tak, Bella, rekrut, uzupełniają się wojska. Przy okazji widzę, że ład publiczny jest coraz gorszy. Wsparcie akurat ład publiczny jest idealny. Testatura to jeszcze sprawdzałem, czy Ateny chciałyby na przykład do Konfederacji dołączyć. Join Confederation Low, czyli musimy być silniejsi od nich, więc na razie od nas silniejsi, a my jesteśmy więksi, więc okej. Okay. Pergamon nas uwielbia, Bytynia nas tak lekko lubi nawet. Pergamon, czy ty chciałbyś do Konfederacji może? Low. A Knossos, on nas uwielbia w sumie. Join Confederation Low. Najgorsze jest to, że potrzebuje portu. Tu jest port niby, ale problem będzie to, że ja nie wiem, czy ja będę mógł nim dysponować. I na razie handluję tylko z Atenami, to jest najgorsze. Dobra. Kiedy normalnie mógłbym handlować jeszcze tymi wszystkimi dookoła, bo przez ląd. Bo z nimi graniczy, tak powinno to działać. Ale nie działa, tak, bo po chuj. Ale Rome, ja bym chciał z wami chociaż faktem nieagresję. Nie chcecie. No dobra. Oni to w ogóle są silni, przechuję. Hura. Zobaczymy, czy ta tura będzie długa, czy nie. To jest ciekawe. Bo w Medivalu dzisiaj jak nagrywałem, padł w ogóle taki błąd. Przepraszam, Pistriki, Macedonia. Nie, nie ma Pistriki. Już teraz nie ma Pistriki. Padł taki błąd, przepraszam was za to. Ale... Znaczy, to przepraszam po fakcie, co prawda, i powinien to robić na Gothiku, ale to nagrywam przed Gothikiem i tak ogólnie tak trochę wyszło dziwacznie, taka kaczka dziwaczka by powiedział, ale śmieszny jestem. No po prostu zrobiłem złą rozdziałkę na OBS-ie, mówię, jak jeszcze w Medivalu mam ten nowy mikrofon, bawiłem się ustawieniami i zmieniłem ustawienia rozdziałki. No i taki problem był, że nagrywam i przez 1650, znaczy włączyłem 1650, nie, 1680, 1050, chyba tak to było. 1620, nie wiem. Bo taka jest rozdzielczość mojego monitora. A nagrywałem OBS-a w rozdziałce, która nie pasowała i to nawet nie było 16:9, tylko jakaś kurwa inna. I no... Zamiast przesunąć monitor, znaczy... Też jestem bardzo mądry, bo potem zmieniłem rozdziałkę 1920, jakby to była moja w ogóle rozdzielczość monitora. Ale problemem jest potem to, że zamiast przesunąć po prostu ścianę tego, to ja zostawiłem to tak, jak było. Taka bekowa sytuacja, bym powiedział. Niezręczna sytuacja. Okej. Okej, okej. No, która się skończyła? Skończyła się, bo słyszę. Roma Secure Marna Grecja. Czy to, tak, teraz jest i. No to... Protection Expiring, 3 tury. Okej, czy tam jakoś wygląda mi coś źle tutaj? W polityce wewnętrznej? Ci mi lubisz, ty mnie nie lubisz. Czego byś ty, bo jestem w wojnie. Dobra, nieważne. Ty to jest na 1200 plus 10 lejności, na tam 10 tur, to dziękuję. Jak to wygląda tutaj? Jeszcze jedna tura i się uzupełnicie. Okej. Znaczy uzupełnicie, dowerbujecie, ale uzupełnić też się chyba za dwie. To spoko, do tej jednej możemy jeszcze przeżyć szpiegu, podejdź tutaj, pokaż mi co tam jest. A bo ty już kolejną armię zresztą. No, nieźle. Royal Bodyguards, Hapaski... Hypa... Pistai... Symatophylakes. Jezu, grecki, ja pierdolę. Czyli to macedoński bardziej. A właśnie, ten Outbreak Risk jest na zero. Na zero to jest ta z Attyli. Z Attyli. Mechanika. Jest dobrze, że nie ma tego wybuchu epidemii. Dobra. Ale najlepsze jest to, że zaraz możemy nie mieć chyba jedzenia. Że tu się robi coś do żarcia. Dobra. Za turę wyłazimy. I szturmujemy ten. Macedonię i dobijamy Macedonię jako koniec naszej przyjaźni Macedonii. Dobra. W sumie to tak. Ateny wypadałoby mieć, żeby mieć z kim handlować, ale nie handlujemy, więc jest przypał. Dobra. W sumie, czy coś tutaj jest ciekawego jeszcze, bo tak literaturę można ciepnąć znowu. W sumie sprawdziłem wszystkie miasta i nic nie zobaczyłem.
Mamy mało hajsu, możemy pozbierać trochę hajsu, więc... możemy pozbierać trochę hajsu, więc teraz... Tura kolejna. W sumie tak w Romie jest taki okres, tak samo jak w Medievalu, że po prostu... zdarza się tak, że po prostu, jakby to powiedzieć... przeskakujecie przez kilka tur, ponieważ nie ma po co siedzieć, więc... Dobra, ja nie mogę im dać się dorekrutować. Dowerbowują wojska. Te barbarzyńskie plemienia mogą mnie trochę nie lubić, tylko że zniszczyłem Macedonię, ich jakby przymierzeńca. Partnera handlowego, chyba bardziej bym powiedział. Nie wiem, jak poprawnie ustawić ten mikrofon, bo nie spoko mnie dobrze słychać, jeśli chodzi o Zbika, jeśli chodzi o takie gadanie typu jak teraz gadam. Ale też miałem te wyciszanie włączone na tym, na wyciszanie hałasu w tle. I typu szumy, tak dalej. I nie wiem, na jakie to bardzo ustawić, bo miałem na minus 60, miałem taki płytki głos. Nie, mam ten kompresor, ale kompresor też dawał taki głos, był płytki, nie był taki głęboki jak kiedyś. Więc ten mikrofon jest trochę inny i dacie czego ustawić. Miałem ustawienia pod ten Razerowy, teraz mam pod ten Tracerowy. Razer, o Jezu. A ja mam dzisiaj dobry humor, ja pierdzielę, może dlatego, że wczoraj piłem. No. No na Gresham tak, dobra. Dobra, może być, ale za hajs. Dacie mi hajs? Dacie mi hajs za to? Za to 600? Dacie hajs. Payment, dobra. Dajcie mi 1500. Moderate, dobra. I hajsiwo się zrobiło. Tererarirera. A kurda, mi, dosłownie. To jest alkohol, przepraszam. Dobra, jakaś dziwna Macedonia, dobra. Activated Populace jest wsparcie, dobra. Może Bazileus dostał Executionera. O nie. Ale on to dostał jako cechę, czy mogę mu to ściągnąć? Bo w sumie nie chcę tego. Dostał, nie muszę tego zachować, dobra. Ty wyjdźmy. Się zadowolą. Tak, że nas nie ma. Podejdźmy tutaj. Jeszcze nie wyszliśmy, ale jesteśmy zadowoleni. Dobra, jak to wygląda? Szpiegu, powiedz mi, co tu się dzieje. On werbuje oddziały. Ten też to robi. Wyjdź z jego zasięgu, bo zaraz zostanie wykryta. To jest w dewie 8 oddziałów i to niepełnych, bo jeszcze się odrekrutowywują. Znaczy, dorekrutowywują się. Ok, mogę zwiększyć port rybny. Jaki tam 6 na plusie. Czyli mogę praktycznie to zrobić, nie będzie problemu, ale będzie mieć 10 supply będą większe. Export from Edict Drone minus 2. Banditi Local Province, Welcome Maritime. Pełna armia Sparty. Za turę będzie pełna. 3. Tych nie liczymy. Dobra. To tura w sumie chyba. Czy ja chcę zbudować tego pana? Czy ja chcę budować? Moja populacja się zmniejsza cały czas. Jest 17 tysięcy na liście. Teraz zbuduj tego Fishmanera. Ile jest populacji wsparcie? 29 tysięcy. No to sporo. Dobra, tura. No i miałem hajsy, tych hajsy nie ma. 18 zarabiam. Mówiłem, że zarabianie w tej grze zależy od co klikniemy na końcu tury. Bo ja mógłbym przysiąc, że widziałem więcej zarobku, jak zaczynaliśmy. Tą turę. No na pewno był większy zarobek, jak zaczęliśmy odcinek. W ogóle mieliśmy tyle pieniędzy, a wydałem kurwa wszystko na sojusze. No w sumie też dobrze, że wydałem na sojusze, ponieważ przydadzą się, ponieważ Knossos mnie nie zaatakuje. O nie. O nie. O nie. Ja wam nie dam tej satysfakcji. Nie. Nie podbijecie mi pół budewy, ja to zrobię. Ja to zrobię. O ja. O Boże. Powiem wam tak. Z życia wzięte. Picie do czwartej nad ranem,
i potem wstawanie o 9, czyli średnio 5 godzin snu, i potem jazda o 13, to nie jest dobry pomysł. Nie to, że ja byłem nawalony od samego rana, to w ogóle kaca nie mam, bo ja nigdy nie mam kaca, taka historia to jest życia wzięta. To jest życia wzięta historia, że ja nigdy kaca nie mam w sobie, ale też, szczerze mówiąc, to czułem się zajebiście, dopóki nie wjechałem w zakręty. Znaczy, nie, że to jest takie, przez takie, że ja niebezpiecznie nie jeżdżę teraz, żeby ktoś sobie nie pomyślał. Ja zaraz do was wrócę. Dobrze, jestem z powrotem, Jezus Maria, ale ludzie przed czasem mają problemy, dobra, nieważne. Dziecko się urodziło, to jest gitara. Coin Forger. Okej. Okej. Faction Rise. Komputacja Brewutów i Marv. To daleko, dobra. Coś mi blisko. Teraz tak. Problem taki, że ta armia idzie gdzieś tutaj. Czym się klepie jeszcze Macedonia? Chcę wiedzieć. Czym się wyklepie? Tylko ze mną. Czyli wy chcecie chyba przejść tak o, naokoło. Mi się wydaje. A, coś mi... Dobra. W sumie wy tu będziecie za turę. Tak. Dobra. Okej, okay. Wy jesteście zadowoleni z tego, że wyszliśmy. Tara. Potem podbijemy Apolonię i zrobimy sobie pierwszą taką prowincję własną. Dobra, tutaj jest mała armijka. Czy garnizon sobie poradzi z nią? Powinien sobie poradzić z garnizonem. Może jest go mało. Gdzieś 1/3 garnizonu. No nie dojdzie w 2 tury tam. Czy w 2 tury dojdzie? A powinna mnie spróbować zablokować jakoś, bo jestem... Ta. Powinni mnie próbować jakoś zablokować. O Jezus Maria. Okej. Okay. No tak, bo naprawili wszystko tutaj. Widzę. Okej, w sumie to mi nie przeszkadza. Kura chyba ważna w sumie. O, widzicie, w ogóle zarabialiśmy 18, zarabialiśmy 199 nagle, więc... Chyba logika. No i zaatakowali mnie. Niby nie mam przewagi. Teraz tak, mam wodzie o kawalerii. Przez to mogę nie mieć przewagi. Czemu gra pokazuje, że przegram? Mimo że myślę, że wygram. Myślę, że w sumie tak. Tą armię pierwszą zmieciemy z powierzchni ziemi. A tak ma tych najemników i lokalne jednostki. Myślę, że ich zmieciemy z powierzchni ziemi. Okej. Okay. Tutaj, w tym, tutaj, to jest kompletnie Herakresa, armia z garnizonu, ona pójdzie później. Ona ma słabe oddziały, one są łatwe do pokonania. I ta armia będzie najgorsza z tymi, a to się wystrzela, najwyżej zachowana amunicja naszych tosarzy. Dobra, to w sumie zapiszmy. I bitwa będzie, bitwa moi kochani. I to będzie w sumie cały odcinek, kiedy ta bitwa. Dobra. Dobra, dobra. To ja rozpoczynam tego i widzimy się na podbiterni. Ciekawie, dobra. Teraz tak, periodyków chcę na wprost. Na pierwszą linię. O kurwa, dobra, to tako. No może to nie będzie najlepszy sposób, żeby to wygrać, ale chcę tak, mocne oddziały na flankach na pewno. Was tutaj. W miarę równo by to było. Okej, was jest, nie jesteście równo sobie rośli. Dobra, niech już tak będzie. No nie, no nie może być, to jest równa linia. Teraz. Prawie równa linia. No, prawie. No jest prawie równa linia. Znaczy równa linia jest, tylko że wcisnęłem ich kurwa w drugi odbiór. Jak żeście się ustawili? Ciężko działać. Dobra, niech już tak będzie.
Niech już tak będzie, nie będę narzekał. Te dwa oddziały na flankę tą. Te dwa oddziały z tego, że są szybkie na tą flankę, więc są szybsi, nie? No prawie. Nasi oszczepnicy z tyłu. Generał ze swoimi 225 chłopa też do tyłu. Do tego. I ta baleria gdzieś tutaj. Dobra, startuj. Od razu do przodu. Wywieźć do tam budynku. Gdzie te posiłki? Tutaj, dobra, to zdążymy to wybić. To jest kawaleria tutaj widzisz, też nie? Tak, ile ich jest? 50, Jezus mały. A to biegnijcie szybko. W sumie mamy ten przewagę tutaj. Nie rzucać bez rozkazu, ja wam każę rzucać na nich. Odrzucać ich. Rzucać jak chcecie. Jest cyk, coś tam poginęło. No nie poginęło nic, a tutaj u nas też nic. Bo ginia, nie wiem. Dobra, pauza tutaj. Najważniejsze jest to, żebyście pokonali według mnie tą falangę. A wszyscy nasi też falangę się wystarczy już. Do pewnego momentu, że tam będzie po prostu dopływać do nich. My w sumie szarżem na tych. To się generalnie nie powiedzie, ale już to chyba się dzieje. Uciekać. Pauza. Nasi procarze do tyłu. Break combat, break combat. Mają oszczepy po plecach. Uciekać bardziej! On was dojedzie tym generałem niestety. Dobra, ci to się wbili. Oszczepnicy nie rzucać. Reszta guarda wstawiać. Wy na flankę. Wy też na flankę. Tutaj generała dojechać. Dwa posiłki już przyszły im. Dobra, teraz tak, szybko. Tu. Tu. Gdzie? Tu, dobra, rozumiem. Teraz da, odrzucać ich. Wylaty. A teraz za na generała. Musimy go pobić. Chcę zaatakować mocno. Na tych. Na tych. Od pleców. Wy w sumie podbiegnijcie tak o. Drugi generał przyjechał. Nie, Grek kawalerii, okej. Okay. Dobra, wy zginiecie od chyba. Nie, dobra. Jest tak tam na kawalerię tu na plecy. Dobra. I generalnie walka wygląda tak. Dobra, wy tu podbiegać. Tu to cicho odrzucać. Tak to generał tutaj niech podbiegnie, bo widzę, że już stawiać będę zaraz. My zaraz pokonamy, ci zginą zaraz, dobra, atakuj się tych. Tarżą. Na flankę szarża. Cofać się. To ucieka. Ci uciekli, dobra. To nie mogę nic. Dobra.
Perikowie, wystać sobie. Pauza, wystać! Wystać. Tak, stać. Wy macie szarżować dalej. Zaraz te fragi nałapię. Nie, wy nie tutaj na tych, tylko w sumie rzucać nie tych, chociaż czekać. Tam generał se radzi. Na tych, generał na tych. Okej. Okay. Nawet udało wydać resztę na plecy w sumie. Tu generał chyba no powoli, ale umiera, nie? Uciec. Na tych do szarży. Tych odrzucać. Tych. Tu na tych też. Zniszczyć. Albo w sumie wy tu. Nie, dobra, to są zwykłe wróci na tych. Generał szarżuje, zrób formację, rally. Podam sobie, teraz biegnie, jak nie zatrzyma ich. Albo nie. Generał zrywa strasznie. Słuchaj, wy nie macie tego, obiec. Okej, okay, co tu jest? Grecka liczba są ważne. Wrzucaliście, wrzucaliście, dobra. Przerwać. Wy macie amunicję, to wy jeszcze rzucać w sumie, gdzie wy będziecie rzucać. To jest ciężko, że jakieś kluby ci. Zaraz się poddadzą. Wy możecie rzucać tutaj. Wolę tu, bo to jest mój problem. I oszczepy moje, gdzie są? Też ty. Co tu przyszło jeszcze? To ma w sumie. Wy zróbcie sobie formację już. Tam przyda. Wy też do przodu, wy też do przodu na tych. Wy do przodu się obróćcie na tych. Na tych. Wy na tych. Wy podejdźcie z wami. Podejdźcie gdzieś tak o. Jest kawaleria tutaj, bo bardzo ważne jest, żeby to pokonać, bo to jest problem. Tamci zaraz umrą. Dwa. Przypał, przypał, przypał. Do berwą na kawalerię. Generał też zrywa, trzeba bardzo szybko radzić. Wy obiegnijcie ich w sumie, tak o. Jazda na nich tutaj, trzeba pokonać tych rozszczepników, tam łuczników i tak dalej, bo to będzie przypałowe. Wy tam wbijacie się, widzę. Wy w sumie zrobiliście tą tom, to wy dobić tutaj też. Tam trzeba kawalerią na generała jeszcze. Dobra, dobijcie tych. Tu się włócznie bił. Wiedz. Teraz na nich. Tam ci uciekają generał, bo jesteś kurwa. Niestety. Dobra, jak to tu wygląda? Znajdźcie się trzymają, nie trzymają się dobrze generalowej figurkę. Nie dosięgło, bo chyba nie dosięgło ich. Dobijcie do nich. Popatrzcie, co wy? To wy na tych? Na nich? Na nich? To ciężko, gdzie sobie poradzą. Tam generał. Generał też im uciekł. Dobra, gitara. Dobra, też tutaj, generał obiegasz. Którzy to wy? A dobra, wy uciekacie, to gadamy. Tutaj trzeba im na plecy wejść. Włączcie formacji do przodu. Włączcie formację. Ktoś ma amunicję? Ty masz amunicję. To rzucaj w sumie tutaj. Albo nie tutaj. Też no. Tam już nie dacie nic rady zrobić.
wy uciekać tam. Znaczy nie tam, tylko na tych. Wy w sumie generał tutaj szarża teraz. Kurwa, wszyscy są zachowieni, ja pierdziele. Skończeni jesteście? Zero Tyrant, no. Bez formacji. Już myślę, że gdzieś wiem, o co chodzi. Bez formacji. Znaty. Przywróciliście, biec tutaj. Was potrzeba tutaj. Okej. Tutaj biec. Zostało jedno gówno. Tu tam bije gdzieś, ale to bić się z nimi. Idźcie, dobra, uciekają. Zaraz tu się wziął na plecy. Zaraz robi zbiórkę. Na nich. Okej. Kawaleria, wy sobie dacie radę? Dacie sobie radę. Kawaleria na tych. Oni co chwilę dobiegają, bo jeszcze jedne posiłki przybyło. Kurde. Damy sobie radę, musimy móc wygrać. Już jesteście w formacji, do nich pomóżcie im. Pomóżcie im. Na tych. Na tych. Na tych. Wygraliście, wygraliście. Dobra, tu. Nie, nie wygraliście, tu został jeszcze. Obiec ich. Uciekałem, dobra, tutaj. Biec. Biec, musimy im wybić tutaj tego dowódcę. Może możecie. Wy tutaj. Tam ucieka wszystko. Na generała od pleców, na generała od pleców. Biegnijcie dalej tutaj. Jazda do przodu, generał od pleców robi ciekę. Tutaj nasi uciekają, nie wydawało mi się, tu wróg się przebija. Tu wygląda. Podbiegać do tych. Kawaleria zrywa, zrywa, dobra, zabija się tamtych. Robisz tu, robisz tu, robisz tu, tam generał został, ucieka. Dobrze, ładnie, pięknie, zabijać go. Ktoś jeszcze biega? Droga tam. Kawaleria dobiegasz do nich i kończymy tę walkę. Coś nie? Tu jeszcze próbują się wpić. Do nich. Wyłączyć formację, na plecy im biec. Wyłączyć formację. Na plecy im biec. Dobra. Jezu, ten oddział generalski. Nie, oni wracają. Fak, 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 fak. A w sumie wy możecie się ustawić. Informacje takie. To, że Prykowie wszyscy stąd wyłączyli. Kawaleria ucieka. Dobra. Dobra. Dobić to. Nie mają już szans, żeby na wygraną wydaje tam, czy wiecie, tam sobie ludzi udali i goni. Coś wróciło w sumie. Wyłujcie to. To ma lekkie, ma czerwone morale, bo generał nie żyje w sumie. Jakby nasi mieli dobre. Dobra. Dobijcie to, dobijcie to już, no. Dobra, uciekają, dobić ich tutaj, do zera, wyżnąć. W sumie nie mamy już kawalerii, więc gonienie ich nie będzie miało sensu. Więc po prostu dobijemy to, co tutaj jest w tym naszym kotle lekkim. Pooglądamy naszego generała, jaki jest odkrwawiony cały. Chowam tę myszkę, spróbuję.
zrobię screena. Ustawiają się. Jezu, oni są cali od krwi. Jezu, to są Spartanie, nie? Wy macie formację ustawioną? Nie. Ale Jezus, to jest moc, nie? Dobra. Quit battle. End battle. Dobra. Jest 49 minut nagrania Rome. 422 zabija ta kawaleria. Okej. Okay. Narodem 340. No, sporo pozabijaliśmy. Ale ci procarze też sporo porobili. Są lepsi od tych herotów, faktycznie. Znaczy, część z nich pozabijała też w mele, ale dobrze sobie porobili. Czyli w ogóle co nie walczyli w mele, też porobili w tych. Dużo pozabijali na szczęście. Nasze oddziały co dostały najwięcej, niestety. No niestety zdarza się, nie? Wcześniej do bitwa trwała niby, no ale według mnie to trwało dłużej. Bo ja miałem takie coś, że no musiałem chyba 4 razy zacząć to nowe nagrywanie, ponieważ... ten. Nie dawało się po prostu normalnie było rozpocząć bitwy. I ogólnie to ja będę się do mnie witał zaraz po założeniu mapy kampanii. Ten przeżył. Ten umarł. Więc witała. Zawidziłem się. Większość garnizonu... O, no w ogóle tutaj witamy po przerwie. Bo większość garnizonu tego pana pokonaliśmy. Prawda. A większość moich nerwów ta gra też pochłonęła. A dzisiaj mam dobry humor, już to mówię któryś tam raz, ale mam. A, Jezus Maria. Dobra, Ateny wyszły armią pod Larisę. Okej. Okay. Nie będę wołał tych. Po co wyś... Nie wiem, oni mają jakiś sojusz z Macedonią, czy jakoś tak, po prostu wyprowadzili mi wojnę. To jest ogólnie niefajne, ponieważ nie mogę mieć pełną armię gotową do wszystkiego, a ja mam teraz nadwątłoną. I to może być, to może wnioskować takim problemem, że... no nie będzie fajnie. Ogólnie ten, kto doszedł do tego momentu, niech mi powie, jak mnie słychać? Czy na nowym mikrofonie jest lepiej, czy lepiej się sprawował stary? Stary aktualnie jest w słuchawkach, nieruszany, więc jakby ten się zepsuł, to ten będzie go zastępował. Chyba, że specjalnie pod nagrania będę zmieniał mikrofony, bo jeśli chodzi o TeamSpeak, to ten jest lepszy, co właśnie teraz go używam. Nie wiem, jakie jest nagranie, chyba, że muszę go jakoś zmodyfikować inaczej, bo teoretycznie normalnie? Nie słychać, ale jednocześnie też i nie, więc różnie to bywa. Zobaczymy. Bo ja w sumie muszę jeszcze ogarnąć. Teraz tak. Important charakter. Na tego. Warning protection and to wiem. Ranga wzrosła. Rób tutaj płat publiczny. Jedzenie dawaj. Coś tutaj możemy ci dodać jeszcze. To jest tylko bitewne, więc nieważne. Household expanded. Household expands. Dobra, jakby to wygląda tutaj? Tego muszę zapytać, więc jazda. Szybko na automacie tą bitwę. Agresywnie. Straciłem w sumie takie lekkie, od... są lekkie oddziały straciłem, więc nie jest tak źle. Okupuj. Dobra. Zabiliśmy całą Macedonię w momencie. Mam wyjebie bunt sobie sobie. Jak tutaj to wygląda? Jest zero. Okej, okay, bo jest zima. Okej, okay, tutaj nie jest źle. Dowerbuj od razu, co możemy? Tynów. Są za jednostki. Są jednostki flankujące. Są feltasi, nie potrzebuję feltasów, jednostek flankujących mi potrzeba. Włócznie sobie mam, więc takie jednostki flankujące się przydadzą. Dajcie 4 takie oddziały.
Nie chcę tego, chcę to zburzyć od razu. Chciałem zrobić tutaj farmę wtedy. Tak, chciałem zrobić te farmy tutaj wtedy. I to mogę też zburzyć w sumie, bo tego tutaj nie potrzeba na razie. Też coś do jedzenia bym chciał. Ci się ze mną klepią teraz. Dobra, szpiegu, idź od razu tutaj. Pokaż mi, co tam mają. Ciekawego. A to już tutaj stoi. A no to nie fajnie. Dobrze, że teraz ich werbuję. Co wy tu macie? 18 oddziałów, co prawda. Dużo najemników. Petastów. To będzie ciężkie do bicia trochę. Tak, nie macie jakieś zajebiste oddziały, bym was pokonał. Tylko, że moja armia jest nadwątona. To jest taki przypał. Też robiłeś? Nie, ty to robiłeś. Znajdziesz ten for-all. O, to się przyda sobie leczyć. I zrób tutaj w sumie... Okej, okay, tu są tu na dwoma, czy morale... Battle in Forging Territory. Morale... To się z fajnie tutaj zrobi. Okej. Okay. W sumie to jest koniec tego odcinka. Zdobyliśmy kolejne miasto, mamy ładny tutaj taki rządek. Czy możemy jeszcze na koniec góry zobaczyć, czy możemy handlować? Nie możemy handlować. Ale Ateny nas uwielbiają. A północne kraje nas nienawidzą. No okej. Okay. Z nimi będzie wojna sama cały czas. Krytowie mnie lubią? Pół na pół bym powiedział, minus 15, okej. Okay. Odrysowie nas nienawidzą. Nie lubią tych, czyli też oni nas nie będą lubić. Ci będą mnie lubić za to, że bijemy odrysów. A mnie lubią mnie ogólnie. Ateny chcecie może... Greetings, friend. Nie, ale porównujemy się siłą. Nosos? Low, ale może Military Alliance nas też nie. Dobra. W tym momencie się z wami żegnał. Cześć, do widzenia.